Czy czekaliście długo na ten odcinek? Pokażcie to polubieniami pod filmikiem i oczywiście komentarzami, bo równie dobrze mogę mówić do ściany, a wydaje mi się, że mówię do widzów. Tak więc, oczywiście z tej strony Strupel, a to jest kolejny odcinek Castle Clash po polsku. Tym razem nie na moim głównym koncie, tylko fuck. Na moim Smurf akoncie, czyli koncie dodatkowym, pomocniczym, na którym nagrywam swoją serię filmików po angielsku o nazwie Only Ordinary Heroes, czyli tylko zieloni bohaterowie, ci najsłabsi. Więc jak się domyślać, pewnie seria free to play, bez wydawania kasy. I głównym celem tej serii jest pokazanie, jak daleko można zajść przy użyciu najsłabszych bohaterów, którzy są niedoceniani, którzy są teoretycznie bezużyteczni. Do czego właśnie zmierza IGG? Oni nerfią, osłabiają tych wszystkich bohaterów poprzez dodawanie coraz lepszych legendarnych bohaterów, coraz więcej tych legendarnych, i przez to nie potrzebujemy w ogóle tych naszych zielonych przyjaciół. A ja tutaj zamierzam się trochę pobawić nimi. Jestem już. Mam już możliwość farmienia HBMA, Heavy Monsters A. Teraz postaramy się zrobić HBMB, czyli drugie. Postawimy sobie bomby i pułapki. I co jeszcze? Może ogólnie powiem, jak powiem coś o tej serii. Ta seria nie tylko ma na celu pokazać, że gra może sprawiać przyjemność grając bez wydawania kasy, jak ta gra jest łatwa, nawet bez legendarnych bohaterów, a jest łatwa, ale ma też na celu pokazać, jak zacząć od początku, pomijając fakt, że używam tylko zielonych bohaterów, po prostu jak zacząć, żeby sobie nie spaprać konta i później nie żałować, że o, zrobiłem to, a potem to zrobiłem się i tak wyszło źle i teraz nic nie jestem w stanie zrobić, nie jestem w stanie zdobyć się złota, nie jestem w stanie z nikim wygrać i coś tam, coś tam. A, tak na początku. Ciągle mi się to włącza, próbuję odzoomować i zoomować. Wiele osób pyta, jak to robić na BlueStacks, wystarczy nacisnąć Ctrl i Scroll. To mi ciągle biurko skrzypi. Nie zwracajcie uwagi na ten dźwięk. Więc na arenie na takim koncie za dużo nie osiągnę. Tym bardziej, że teraz jest miliony graczy. Oczywiście pewnie to jest ich tylko kilkaset tysięcy i każdy ma po 20 konta, ale taki szczegół. I za moich czasów, jak ja zaczynałem grać, to w 50 tysięcy to było tak na luzie. Można było mieć 2-3 legendy i spokojnie się tam dawało z 60 levelami. Teraz jak jestem na tej arenie, to patrzę. Tutaj top 1,5 miliona, tu już bohaterowie po 60 levele, legendy i masakra. Ach. Okej. To zabierzmy się do roboty. Zaczniemy od HBMB. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to farmić. Okej. Może coś powiem o tym stylu bazy. To jest corner setup. Jeden z pierwszych w ogóle, jakich wyszedł, używanych do Kirby Monsters, wymyślony przez kolesia o nicku Buski, tak dosłownie czytając. I co tutaj można powiedzieć? Jest to genialna baza z jednym ale. To ale to są złe spawny. Złe spawny obejmują krańce mapy, które stykają się z tą bazą. Dlaczego? Ponieważ wtedy oni te spawny od razu zaczynają nawalać w naszych bohaterów. Oczywiście jest wiele wariacji tych baz, gdzie tutaj jakieś na poboczach budynki się stawia, ale tak czy inaczej, bohaterowie, przeciwnicy nie muszą iść dookoła murów. Po prostu spawnują się obok celu i od razu go rozwalają. O ile nie ma dużo życia. No, a tak to na niskim tam holu. Klasycznie używam tylko jeden budynek na razie do tankowania, czy jakby tam to nazwać. Przy okazji taka ciekawostka. Townhall jest budynkiem, który nie przyjmuje obrażeń. W sensie, jak to powiedzieć, nie przyjmuje. Chodzi mi o to, że jak idą przeciwnicy, zostaną zaatakowani przez moich bohaterów, to oni zmieniają swój cel. Zaczynają atakować moich bohaterów, zamiast iść dalej do Townhallu.
Dla kolejnego przykładu, jakby to powiedzieć, skarbce, many, złota, wieżyczki przyjmują obrażenia, czyli bezpośrednio, jak idą przeciwnicy, to nie zmieniają celu. Idą prosto do budynku i dopóki go nie zniszczą, to nie zmieniają celu. I właśnie to czasami jest takim problemem, który też spotkało się wielu graczy i dziwiło się, dlaczego tak jest, dlaczego nie. Sam do końca nie znam odpowiedzi, ale po prostu tak to zostało ustawione. Dlaczego używam Townhalla? Na początku gry jest budynkiem, który ma najwięcej życia. Później to się zmienia. Później takimi budynkami, które przy wyższych levelach, miałem tak na myśli, mam 17, 18, nawet do 20, niektórzy ulepszają to jako pierwsze budynki. Jest na przykład Guildhall, bardzo często używany, także Heroes Alta. Nie, to nie są wieżyczki. Wieżyczki mają o wiele mniej życia przy wyższych levelach niż właśnie takie budynki. Z początku takie budynki dostają mało życia, później coraz więcej i w końcu stają się potężnymi budynkami, które mają ogromną ilość życia. Ok, więc jak było widać, nie jestem w stanie jeszcze zrobić HBMB, zrobię HBMA i chyba udam się na dungeony, chociaż robienie teraz dungeonów jest strasznie trudne. Dlaczego używam tylko trzech bohaterów, a nie pięciu? Ponieważ zaczynam grę z dosyć słabymi bohaterami. Więc teraz staram się ich trochę wylevelować w górę. I jak wiemy, w trakcie levelowania bohaterów zwiększa nam się might. Także w trakcie upgrade'owania speli, zaklęć, jednostek i budynków też nam się zwiększa might, chociaż w przypadku budynków to mało tego mightu przybywa, ale i tak to jest wciąż jakieś dodatkowe punkty, które nam dochodzą. Więc na początku opłaca się tylko ulepszać skarbce, zbiorniki z maną, czy tam też jak to mogę, będę to nazywać też skarbcami. I hero bazy. Bazy bohaterów. Dlaczego bazy bohaterów tylko dają jeden level i jeden punkt? To jest naprawdę tak mała liczba, że ulepszenie jakiegoś budynku o jeden poziom to jest jakby baza bohatera na 20 poziomie, tak mi się wydaje. Więc to teoretycznie nic nie zmienia. I żeby mieć łatwe raidy na początku, to trzeba mieć silnych bohaterów na wysokich levelach z dobrymi skillami. Więc teraz staram się zrobić tych trzech bohaterów na dosyć wysokich poziomach z dobrymi skillami, aby bez żadnych problemów raidować przeciwników, a później dopiero dostawię sobie dwóch pozostałych. Dzięki temu nie będę miał problemów ze złotem, z raidowaniem, jak to ma wielu graczy, którzy po prostu w szaleńczym wyścigu o might, czy tam o punkty, zdobywają tych punktów wszędzie pełno, wszystko upgrade'ują. Tu szybko, szybko, ja chcę mieć bonusy, ja tu chcę być lepszy na arenie. Ja tutaj chcę dostać więcej tam honoru, czy tam szerdów, dziennych nagród. I tak to się kończy, że później nie może żadną bazę zrajdować, nie może z nikim wygrać. No właśnie. Co tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, co to jeszcze mogę powiedzieć. W późniejszym etapie, jak będziecie ulepszać Town Hall. Aha, jeszcze inna rzecz. Jak widzicie, ja w ogóle wieżyczek nie buduję. Dlaczego? Bo wieżyczki to w sumie jest taki miły dodatek. Na początku gry bardzo się przydają, ale później mógłbym powiedzieć, że bez garnizonu wieżyczki są bezużyteczne. Okej, tam zabijają jakieś tam jednostki, ale żeby zabić bohatera, to naprawdę muszą się sporo natrudzić, chyba wszystkie naraz, nawalać w niego przez kilkadziesiąt sekund. Jeżeli jeszcze druid nie będzie leczył. Mówię tak, ponieważ mam jedną wieżyczkę na 10 poziomie. Dwie pozostałe są na 7, dwie ostatnie na 8. Więc nie jest źle. I ta na 10 poziomie, szczerze powiedziawszy, nie robi dużej różnicy. Jedynie kiedy założę na nią garnizon, to wtedy widać sporą różnicę. Znowu ten błąd, że dinozaur ze sporej odległości atakuje
mojego bohatera na HBM, a zawsze to się mi zdarza, już trzeci raz pod rząd. Ale z racji, że można łatwo wygrać, to nic złego się nie dzieje. Fajnie, że teraz manę dostałem, mogę sobie ulepszyć bazę bohaterów. I teraz właśnie bardzo cisnę w bazę bohaterów. Jak wiemy, są jakieś limity budynków, nie mówię o tym, o tych 20 poziomach. Po prostu przy niższych townhallach są limity. Więc zamierzam teraz osiągnąć limity dla baz bohaterów, później dla skarbców i dopiero wtedy o jeden poziom ulepszać townhall i znowu wszystkie pozostałe budynki. Więc zostawiam ten balans pomiędzy townhallem a resztą budynków. Co jeszcze? Bazy bohaterów dają bonusy. Hero Defense Bonus. Co to jest? Dodaje nam życie i dodaje nam atak. Więc jest to naprawdę genialne i bardzo ważne. To jest tak jakby mieć bohatera o kilkadziesiąt leveli lepszego. Bez tej bazy. Znaczy z pomocą tą bazy. Z pomocą tej bazy. Co jeszcze na początku jest ważne? Póki macie mało punktów i wrobicie sobie już tych dobrych bohaterów, to jest najlepszy moment, żeby zdobyć większość achievementów. Achievementy, co one nam dają? Gemy wam dają. Więc naprawdę coś bardzo pomocnego. Jakie to są achievementy? Głównie, żeby zdobyć złoto, zdobyć manę. Dobra, ale to z tym złotem zrobić, jak się go ciągle zdobywa. Można wszystkie mury ulepszyć na 10 poziom i później nie będziecie się z tym trudzić. Na przykład teraz na moim etapie muszę wydawać na budynki po 2 miliony i więcej. I właśnie ciężko jest zdobyć to złoto, to raz. Teoretycznie nie można nic zrejdować, jak się znajdzie jakiś rejd za, w którym jest 200 czy tam 500 tysięcy złota, to już ło. Po prostu taka rzadkość, że trzeba brać, choćby nasi bohaterowie mieli umrzeć, to zgubiłem wątek. Choćby mieli umrzeć w tym ferworze walki, to jednak jestem w stanie ich poświęcić, czy chociaż zdobyć to złoto. Później dać sobie tarczę i poczekać, aż się odnowią. Oczywiście to są achievementy, jak wygrać ilość raidów, przegrać też. Co jeszcze? To jest też ważny achievement. W sumie ważny. No, te wszystkie krzaczki, nie krzaczki, czy tam drzewka dają wam łącznie sporą ilość gemów i za same usuwanie ich dostajecie achievementy, które wam też dają gemy. Rozwalanie murów. Później to czasami jest dosyć trudno zrobić ten achievement, ponieważ większość baz na wyższych poziomach są takie, żeby omijać mury. Żeby bohaterowie szli dookoła nich, czyli tak zwane HBM Base Designs. Bazy przeznaczone do HBM-ów. Arena. Na arenie. Na arenie ja teraz mogę tylko przegrywać. Bo wygrywać z takimi bohaterami jest po prostu dla mnie trochę niemożliwe. A na przegrywanie można łatwo zrobić achievement. Klikam start i wychodzę od razu. Po prostu wiem, że nie wygram z takim kolesiem, bo ma elitarnych bohaterów na wysokich poziomach. Co jeszcze trochę za dużo dla mnie jest, skoro tylko używam trzech zielonych. Jakbym miał pięciu zielonych na 50 poziomach, to mógł tam parę poziomów wyżej wskoczyć na arenie. Ale tak to teraz nie mam z tym szans. I po prostu poprzez takie coś nie tracę czasu. Dostaję dzienną nagrodę za 10 walk na arenie i dochodzi mi do tego achievementu. Co tutaj jeszcze? Wydaje mi się, że to wszystko z takich achievementów, które trzeba zrobić od samego początku. Reszta polega po prostu na ulepszaniu budynków i to już przychodzi jednak z czasem. Aha, i oczywiście farmienie shortów. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o Relic Hall, to na razie tutaj nic nie ulepszam. Aeron Rain jest naprawdę genialnym zaklęciem, ale po pewnym czasie staje się totalnie bezużyteczny. W sumie po pewnym czasie jednostki stają się bezużyteczne. To jest taki fakt, że porządni gracze, dobrzy, nie muszą używać jednostek. Co najwyżej są strategie z używaniem guardianów, czyli tych najsłabszych jednostek, ale to już na przykład jak jest Spirit Match albo Grizzly Reaper, żeby ich umiejętności nie zabijały twoich bohaterów, tylko tych guardianów, które jest po prostu masa, możesz mieć ich 200 albo i więcej. Restoration, bardzo ważne zaklęcie. Mam zamiar go ulepszyć później, nie teraz, bo żeby go ulepszyć będę musiał
levelować Relic Hall to mi zwiększy might. Później ulepszanie zaklęcia też mi zwiększy might i właśnie tego na razie chcę ominąć, jak to już ciągle mówię, mówię i mówię. Okej. Co mogę teraz robić? Tak w ogóle to zbieram na tym koncie gemy. Nie jestem pewien, czy jeszcze kupię piątego budowniczego. Naprawdę. Na początku jest warto zainwestować gemy w budowniczych, bo później ja przez wiele miesięcy grałem tylko z dwoma budowniczymi. Ja myślę, po co tutaj gemy wydawać, niech mi tam te budynki budują się powoli, nic mnie tam z tych budynków nie obchodzi, tylko tam hol, wieżyczki, to wszystko. Później jak wyszły jakieś aktualizacje, tak dalej. Tutaj Kirby Monsters pojawiło się. Potem się pojawiła się szósta baza, którą trzeba mieć 16 levele kilku budynków, czy tam kilkunastu, tak łącznie mówiąc. Kilku rodzajów budynków. To naprawdę zacząłem tych kołać budowniczych, bo trzeba było wszystko lecieć i ulepszać. I teraz muszę to ostro nadrabiać. Gracze, którzy zaczęli razem ze mną, na luzie sobie teraz po prostu mają wszystko wymaksowane. Tam przynajmniej 18-19 levela budynków. Ich bazy są odjechane w kosmos, a moja to świeci pustkami. Okej. O czym jeszcze wam mogę mówić? Garnizony. Garnizony. Czy ja wiem, czy to jest taka dobra rzecz? Co można powiedzieć o garnizonach? Z początku przydają się, żeby wejść na wyższy poziom HPM. Ale naszym głównym celem jest robienie HBM-ów bez garnizonu, ponieważ garnizony zjadają nasze doświadczenie. Więc to jest tylko taki dobry dodatek, żeby tutaj na przykład pochwalić się kolegom, o, zrobiłem HBM J albo I. Co tam, że z garnizonami, ale udało mi się. To taki fajny achievement jest, który mało osób osiągnęło. W sumie to teraz na dużo, z kilkaset na pewno, może kilka tysięcy. Pomijając hakerów i takie tam tematy, wiele osób twierdzi, że garnizony są dobre w obronie przeciwko innym, ale przecież można mieć drugie konto albo poprosić kolegę z gildii, żeby dał nam tarczę. Jak to się robi? Po prostu mówisz koledze, że cię zaatakował, podajesz mu stronę, na której się znajduje twoje konto, on idzie na tą stronę poprzez wyszukiwarkę, zostaw na opcję, że możesz przejść na daną stronę w rankingach. Ty się wlogowujesz w tym momencie, on cię atakuje od razu, dostajesz tarczę na 10 godzin i masz święty spokój. Przez to nikt cię nie rajduje, nikt ci nie łupi golda. Jesteś szczęśliwy, wiele osób tego nadużywa. Nie jestem pewien, czy to jest dobre rozwiązanie, ponieważ gracze, którzy potrzebują złota, to w raidach totalnie nic nie mogą znaleźć, bo ci wszyscy dobrzy gracze, którzy mają pełno złota, to dają sobie tarczę, śpią sobie spokojnie, bez obaw, że stracą to złoto. A ci wszyscy, którzy nie mają złota, to nie opłaca się ich nawet rejdować. Tym bardziej, jak jeszcze oni włożą sobie pełny garnizon, to już w ogóle masakra. Nie dość, że mają puste skarbce, to jeszcze walą sobie taką obronę, że nie sposób jest ich pokonać. Taki rodzaj graczy to mnie już tym bardziej wkurza. Coś jeszcze. Zakładając, że wy nie chcecie grać tylko zielonymi bohaterami, a chcecie mieć jakieś porządne konto na początku, to dobrze jest stworzyć masę kont, zdobywać darmowe gemy z eventów, jakieś tam, jak serwer jest niedostępny, to wtedy tam, czy tam wyłączony przez godzinkę, czy tam 3. To nie wam dają oczywiście gemy, przy update'ach wam dają gemy, jakieś eventy, to też możecie dostać. Tak sobie zbieracie te gemy na wielu kontach. Oczywiście z dziennych nagród też mogą być i poprzez logowanie i tak dalej. I co jakiś czas wchodzicie na wszystkie konta, losujecie bohaterów i waszym najważniejszym celem jest zacząć na koncie z Pumpkin Duke'em. Dokładnie, bo jak później będziecie mieli pecha, to go w życiu nie dostaniecie. Liczyć na szczęście na jakimś super mocnym koncie, że się dostanie Pumpkin Duke'a, to naprawdę trzeba mieć w głowie namieszane. Chociaż czasami to jednak szkoda zaczynać od nowa, tak jak na moim koncie,
ja nie mogę Cupida dostać. No właśnie, i co? I po tym jak już wylosujecie. Dawaj, engineer. Fuck. A było już tak blisko. Co prawda spawn nie był przyjazny. Z tej strony od razu zaatakował. Od razu na celu miał hero bazy bohatera. Ach, ale co poradzić. To już tak mniej więcej zmierzając ku końcowi tego odcinka. O czym ja mówiłem? Ha, o nowych kontach. No, czasami jest szkoda zacząć od nowa. Więc powinno się zacząć na koncie, na którym jest Pump Nuke. Oczywiście jest bardzo ciężko go wylosować. Czasami niektórzy ludzie rozdają konta, jak mają jakieś nie potrzebują. Czasami można kupić za niskie ceny. Albo i trochę wyższe. I pod koniec prośba do moich wszystkich widzów. Jeżeli ktokolwiek z was ma niepotrzebne konta z Pumpkin Duke'ami, Cupidami, albo jakimiś legendarnymi bohaterami, skontaktujcie się ze mną poprzez e-mail, Skype, albo cokolwiek, albo Facebook, najlepiej przez Facebook. Ponieważ wiele osób, wielu moich widzów pyta się o konta, głównie z Pumpkin Duke'em, ponieważ nie mogą go zdobyć, nie mogą wiele osiągnąć w tej grze bez niego, a ja niestety straciłem większość swoich smurf akontów, drugich kont, ponieważ oddałem telefon do serwisu, serwis nie naprawił ten telefon. Debile po prostu przetrzymywali mój telefon przez 2 tygodnie. Jedyne co zrobili, to przeinstalowali system. Niestety to nie było usterką, więc nie mam zamiaru teraz oddawać im na kolejne 2 tygodnie telefonu, chyba oszaleli. Pewnie by zrobili znowu to samo. Więc jak to powiedziałem, napiszcie do mnie, czy możecie jakieś takie konta mi dać. Ja bym przekazał je widzom i oni byliby szczęśliwi i wy byście zrobili dobry uczynek. Kończąc. Dzięki wszystkim za obejrzenie tylko do końca. Odcinek trochę długi, ale przeważnie jak robię rzadko odcinki, to wolę zrobić jednak dłuższe, żeby to nie było przez jakieś tam parę minut. Takie na odwal zrobione. Jak mówiłem na początku, nie zapomnijcie dać lajka. Jakiś tam komentarz napisać, co zrobić w następnych odcinkach, bo to chcę, żebyście wy mi sugerowali, co chcecie mieć w następnych odcinkach po polsku. Robię rzadko, ale jeżeli już je chcę zrobić, to chcę je zrobić porządnie, na temat, wyczerpać temat, żebyście po prostu mogli się wiele nauczyć. I tak głównie patrzę na to, że z Polaków to głównie początkujący gracze mnie oglądają. Oczywiście są pewnie jacyś lepsi gracze, więc postaram się też robić tak bardziej materiały dla tych średnio zaawansowanych, początkujących i tych bardziej zaawansowanych. Ale na razie robię to z naciskiem dla tych początkujących. No dobra, bez przedłużania. Do zobaczenia wkrótce.